Dzień dobry. Witam Państwa wszystkich serdecznie na webinarze dotyczącym metody projektu stacjonarnie i online. Nasz dzisiejszy webinar będzie prowadzony w ramach projektu Młodzi w Akcji. Część z Państwa na pewno jest uczestnikami naszego projektu, ale mamy też gości spoza programu, więc również Państwa witam serdecznie. No i właśnie program Młodzi w Akcji prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące Młodych w Akcji albo metody projektu, to proszę śmiało pisać na czacie. Ja za chwilę oddam głos naszej prowadzącej, czyli Agnieszce Jarmuł. Agnieszka jest trenerką o ogromnym doświadczeniu, dużej wiedzy na temat prowadzenia projektów metodą projektu. Także na pewno będzie w stanie odpowiedzieć na wiele Państwa pytań i wątpliwości. I cóż, dziękuję. Za sekundę pojawi się Agnieszka i rozpocznie ten webinar. A ja będę tutaj na czacie też cały czas odpowiadać na Państwa wiadomości, więc w razie jakichś wątpliwości to proszę pytać. Okej. Dziękuję bardzo Magdzie za wprowadzenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Jarmuł. Cieszę się, że macie ochotę spędzić ten wieczór po zajęciach, żeby się troszeczkę jeszcze doszkolić. Na co dzień, jakby od kilku lat już rzeczywiście pracuję przy projekcie Młodzi w Akcji, on wcześniej miał jeszcze inną nazwę i szkoliłam stacjonarnie nauczycieli, nauczycielki, jeszcze kiedy był taki moment, gdy szkolenia były także dla uczniów i uczennic, to do nich także jeździłam i pomagałam, żeby te projekty były jeszcze lepsze. I przyznaję, że w ogóle ten projekt Młodzi w Akcji jest mi w ogóle bardzo bliski, bardzo go lubię, bardzo lubię te działania, które młodzież realizuje, też przez to, że to właśnie są takie działania lokalne, działania, które wychodzą do społeczności i są dla niej ważne. Na co dzień mieszkam w Lublinie i tutaj przede wszystkim realizuję działania i razem z grupą przyjaciół mamy już 9 lat temu założyliśmy Fundacja Piąte Medium, która właśnie realizuje projekty edukacyjne, w dużej też mierze projekty związane z edukacją medialną. Dlatego też to szkolenie dzisiaj po to, żeby Wam pomóc realizować też projekty online, nie tylko stacjonarnie. I chyba tyle o mnie. Tak, myślę, że tyle o mnie. Będziemy dzisiaj pracować przez półtorej godziny. Mam nadzieję, że mój głos da radę. Gdybyście mieli w międzyczasie jakiekolwiek pytania, gdyby coś było niejasne, to proszę sygnalizujcie. Ja będę starała się spoglądać też od czasu do czasu na czat i odpowiadać na Państwa potrzeby. Pierwszą rzeczą, do której chciałabym przejść, to oczywiście kontrakt. I kontrakt jest jedną z tych rzeczy, którą Wy też wypracowujecie z młodzieżą podczas realizacji Waszych projektów. I to, co ja w tym momencie robię, to jest coś, czego Wam nie polecam w pracy z Waszą grupą projektową, to jest kontrakt, który jest narzucony, ale jakby w związku na to, że jest to webinar, Państwa jest bardzo dużo, to na taki kontrakt sobie pozwoliłam, taki kontrakt narzucony. I ten pierwszy punkt, on jest
on jest nieaktualny, ponieważ Państwo jakby z automatu są wyciszeni, ale w przypadku, gdybyście rzeczywiście prowadzili takie spotkania z młodzieżą online, no to to jest ważny punkt, zwłaszcza kiedy ta grupa jest bardzo, bardzo duża. Jeżeli chodzi o pomoc techniczną, to pomocą, nie wiem właśnie, czy już będzie Anita, czy będzie Magda, ale na pewno dziewczyna, która czuwa z CEO, to ona jest waszą pomocą, Anita. Dobrze, bo jeszcze wcześniej też rozmawiałyśmy z Magdą. To do Anity się zwracajcie, gdyby były jakieś problemy techniczne, gdyby wam coś nie działało, gdybyście nie słyszeli na przykład mnie albo nie widzielibyście obrazu, to ona będzie wam starała się pomóc. Zresztą pewnie na pewno już po jakiejś liczbie tych szkoleń online wiecie już, że problemy techniczne to bardzo częsta zmora jakby webinarów i różnych warsztatów online. Trzeci ten punkt, czyli dajemy siebie jak najwięcej, słuchamy uważnie. Ja wiem, że jesteście po całym dniu i jakby też nie przejmujcie się, jeżeli w jakimś momencie odpłyniecie, to też jest bardzo naturalne i jakby badania pokazują, że w tych szkoleniach online uczestnicy potrzebują takiego energizera, strzału, jakby działania co 15 minut, więc żebyście nie odpłynęli tymi myślami gdzieś daleko, to co 15 minut powinna być jakaś aktywność dla uczestników, po to, żeby utrzymać ich uważność. Będę starała się to robić. Przedostatni punkt to miejmy dla siebie taką wyrozumiałość, że każdy z nas jest na różnym etapie zaawansowania technologicznego. Będę wam przedstawiała przeróżne narzędzia, które możecie wykorzystywać w swojej pracy i dla części was te narzędzia mogą być oczywiste, dla części zupełnie nie. Czasami będę pokazywała sposób użycia tych narzędzi, nie będę pokazywała rzeczy, jak się zalogować, ale czasami chciałabym wam pokazać kilka rzeczy właśnie, jak je przygotować, jak z nich korzystać, żeby to narzędzie działało. I domyślam się, że dla niektórych z Państwa to mogą być rzeczy oczywiste, być może na przykład z tych narzędzi korzystacie już, ale jakby miejcie taką wyrozumiałość na to, że być może dla części z osób to będzie rzecz nowa. Ostatnia rzecz to zwracamy się do siebie po imieniu. No tutaj rzeczywiście tej interakcji nie będzie specjalnie dużo, ale gdybyście chcieli mi zadawać jakieś pytania, to proszę śmiało możecie do mnie mówić po imieniu. A odnośnie kontraktu, który jest w ogóle taką rzeczą bardzo ważną, kiedy pracujecie z młodzieżą właśnie metodą projektu, to ja oczywiście polecam, zresztą zapewne macie w klasach, wypracowujecie takie rzeczy, kiedy jesteście wychowawcami, wychowawczyniami uczniów, uczennic, to ja wam polecam w projekcie rzeczywiście wypracować na nowo kontrakt. Niech to nie będzie kontrakt, który normalnie stosujecie w swojej klasie, bo jednak ta metoda projektu jest i projekt, który realizujecie, to jest inne działanie, to nie jest to działanie, gdzie uczycie w klasie. Jakby w metodzie projektu ten wasz kontrakt może być inny. I jakby polecam wam zawieszenie go w klasie, w miejscu, w którym się spotykacie, o ile to jest możliwe,
a także lub tylko, w zależności od tego, w jaki sposób szkoła będzie pracowała, czy będzie to zdalne nauczanie, czy może jakby nadal będziecie pracowali stacjonarnie, to zachęcam Was do tego, żeby taki kontrakt był dla uczniów też dostępny online, nawet jeżeli pracujecie również stacjonarnie, bo wtedy fajnie jest, żeby uczniowie mieli do niego dostęp nie tylko w momencie, kiedy spotykacie się, kiedy pracujecie nad projektem, ale tak, żeby mogli do niego zerknąć. No i pamiętajcie, że kontrakt powinien być rzeczą otwartą, czyli taką rzeczą, do której możemy powrócić w trakcie trwania jego projektu, jeżeli się okaże, że jakiegoś punktu brakuje, albo jeżeli okaże się, że jakiś punkt jest zbyteczny. No i chyba tyle. Tyle, jeżeli chodzi odnośnie kontraktu. To jak będzie wyglądała dzisiejsza prezentacja, to pomyślałam sobie, że tą metodę projektu poprowadzę i przedstawię Wam, odnosząc się do kryteriów jakości uczniowskich projektów edukacyjnych. To są takie kryteria, które być może już znacie, realizując projekty z Centrum Edukacji Obywatelskiej, i na pewno, jeżeli zapoznawaliście się już z publikacją do tegorocznej edycji Młodzi w Akcji, to mogliście już je widzieć, bo one są na samym początku tej publikacji. Tych celów jest 7, tych kryteriów jest 7 i spełniając po kolei te kryteria, tak naprawdę realizujemy projekt zgodnie z metodą projektu, która jest wypracowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. I te punkty, to projekt jest działem uczniów i uczennic, czyli jest działaniem, w którym ten pomysł wychodzi właśnie od nich. Jakby zachęta oczywiście od nauczyciela, bo to wy zgłosiliście swoją grupę do projektu, to wy poznajecie ścieżki, które możecie wybrać, ale jakby ten wybór ścieżki i jakby samego pomysłu, zachęcamy Was do tego, żeby wynikał właśnie od uczniów i uczennic. Oczywiście jakby wynikał też z rozmowy, bo to Wy wiecie, że jak pracuje Wasza grupa, być może niektóre rzeczy mogą być nie do zrealizowania przez nich, no ale też oczywiście zachęcam Was do tego, żeby zapału młodych ludzi nie gasić. Projekt ma jasno określone cele, czyli wiemy, kiedy nasz projekt się udał, wiemy, kiedy został zrealizowany połowicznie. To jest bardzo ważne, bo czasami sobie stawiamy taki cel, który jakby jest niemierzalny, na przykład zmienić świadomość mieszkańców miejscowości odnośnie czegoś i czegoś. No to jest taki cel, który nie wiemy, czy w ogóle on zaistnieje, bo nie wiemy, jak go zbadać, a poza tym jest w ogóle celem bardzo długofalowym. I takie określenie sobie jasne tego celu, jakby szczególnie dla młodzieży, może być bardzo cenne, bo oni będą wiedzieli, czy rzeczywiście ten ich projekt się powiódł. Kolejna rzecz to rozpisanie sobie projektu w formie harmonogramu. Wydawałoby się, że to jest taka prosta i oczywista rzecz, ale bardzo często grupy projektowe o tym zapominają. Lub też czasami zapominają o tym, że zadania muszą być w jakiś sposób podzielone, że do każdego zadania musi być przypisana osoba, bo kiedy to się nie zadzieje, to po prostu robi każdy, czyli nikt.
Czwarty punkt to to, żeby ten projekt wyszedł poza szkołę, żeby on poszukiwał sojuszników, sojuszniczek poza szkołą, żeby nie był zamknięty tylko w murach, żeby nie był skierowany tylko do odbiorców, uczniów, uczennic jakby w szkole. I to jest też, jakby łączy się z tym, żeby był zaprezentowany publicznie. I rozumiem, że teraz to będzie bardzo trudne, więc w dalszych punktach przedstawię Wam jakieś swoje pomysły na to, jak mogłoby to się wydarzyć. I oczywiście projekt jest promowany lokalny, bo związany jest, tak jak już wiecie, ze społecznością lokalną, do nich jest skierowany, więc przede wszystkim ta promocja ma dotrzeć do nich, ale też oczywiście nie musi się w niej zamykać. No i ostatni punkt często pomijamy, bo już zrobiliśmy projekt, był finał, więc ta ewaluacja się czasami nie odbywa lub jest takim powiedzeniem sobie po projekcie był ok i na tym się zamyka ewaluacja. Więc do tego, żeby ona była też ważnym punktem projektu, Was bardzo mocno zachęcam. I przechodząc już do takich konkretów, żeby pokazać Wam, jak zrealizować rzeczywiście ten projekt metodą projektu, Wasze działanie wykorzystując metodę projektu, to pierwsza rzecz, o którą zawsze uczestnicy i uczestniczki warsztatów stacjonarnych, kiedy je prowadzę stacjonarnie, to zawsze pytają o energizer i pytają właśnie, jakie sposoby na to, żeby zaktywizować uczniów, uczennic mogą wykorzystać. No i ja Wam proponuję taki pierwszy energizer, bo oczywiście jakby energizery online także są możliwe, jest ich bardzo dużo i tak jak Wam wspomniałam, co 15 minut należy jakoś aktywizować uczestników, uczestniczki, więc minęło 15 minut od kiedy zaczęłam mówić, więc mała dawka energii. I już sobie, okej. Udostępniam Wam pierwszą rzecz, pierwsze narzędzie, które nazywa się Wheel of Names. I to jest takie narzędzie, które służy do, które jest oparte na kole fortuny. Ono ma, ja tego już nie przełączę tutaj, żeby już nie kombinować z dźwiękiem, ale ono ma taki fajny dźwięk kręcącego się koła i na samym końcu są fanfary. I to, co bym chciała, żebyśmy teraz zrobili, to za chwileczkę zakręcę kołem. I po tym, jak wypadnie literka, to chciałabym, żeby wszystkie osoby, których imię rozpoczyna się na daną literkę, żeby napisały na naszym czacie pierwsze skojarzenie ze słowem słońce. Kręcę kołem. To może być... O, jest G. Widzicie, są fanfary, w dodatku tam jeszcze są dźwięki. Także jeżeli są jakieś osoby na literkę z imieniem na literkę G, to poproszę, żeby teraz na naszym czacie napisały swoje pierwsze skojarzenie ze słowem słońce. Dzisiaj pogoda kiepska, więc niech to będzie słońce. A robienie takiego koła jest bardzo, bardzo proste.
kiedy. A, przepraszam. Włączają mi się. O, dobra. Kiedy po prostu wejdziecie w jakby na tę stronę, to tutaj z boku wyświetlą wam się hasła, które mają wyświetlać się na waszym kole. Powiedzmy, nie wiem, ja napiszę jakieś, może nie kolory, ale jakieś nazwy zwierząt, psy, koty, żółwie, małpy, nosorożce. I nasze koło jest, widzicie, że te hasła od razu się zmieniły. To, co jeszcze tutaj możemy zrobić, to możemy ten wygląd tego koła dostosować, możemy wybrać, jaka to ma być muzyka, która, kiedy to koło się kręci, to jaka ta muzyka się wydaje. Możemy czas kręcenia ustawić, co ma się wydarzać po tym, jak koło skończy się kręcić. Tu widzieliście, u mnie było konfetti, ale tutaj możemy mieć jakiś budzik, właśnie aplauz, no jakby przeróżne rzeczy. Możemy też zmieniać kolory tego, jak ma wyglądać nasze koło. No i możemy też wstawić zdjęcie, które będzie się w środku, tutaj w tym takim kółku, które jest teraz białe, będzie się wyświetlało. Ja tutaj zapomniałam kliknąć, żeby to się zmieniło. Wybierzemy sobie jakąś. Będzie OK. No i widzicie, te kolory się zmieniły. Możecie je też oczywiście ustawiać sami. Także to pierwsze narzędzie, które takie jakby w ramach Energizera wam proponuję. Ach, widzę, że jest Małgosia. Monika, która na G nie jest, ale cieszę się zawziąć udział w zabawie, ale Gosia napisała, że plaża, Monika napisała, że uśmiech. I wracając do naszej prezentacji, to podzieliłam ją na takie punkty, gdzie każdy właśnie z tych elementów, kryteriów dobrej jakości, kryteriów jakości projektów edukacyjnych, uczniowskich projektów edukacyjnych, rozpisałam wam właśnie, w jaki sposób on mógłby być realizowany. Przede wszystkim myśląc w kontekście realizacji tych projektów online, bo domyślam się, że to może być dla większości z was szczególnie interesujące. I też domyślam się, że większość z was bez problemu poradzi sobie z realizacją takiego projektu stacjonarnie, lub to, co mówię, będzie w stanie przełożyć się właśnie na realizację stacjonarnego projektu, ale oczywiście też będę te stacjonarne elementy poruszała. I pierwszą rzeczą, którą chciałam wam zaproponować i przedstawić, to jest narzędzie, które nazywa się Flipgrid. I to jest takie narzędzie, które... Agnieszka, nie znam, jak można obsłużyć. Ja za chwileczkę będę pokazywała, jak można te narzędzia obsługiwać, także to nie będzie tylko czysta teoria, tylko będę te rzeczy pokazywała. Poza tym później w tych kolejnych slajdach, które otrzymacie, a których już nie będę jakoś bardzo obszernie komentowała, zrobiłam wam slajdy, jak dokładnie dane rzeczy w danym programie można zakładać, jak można z nich korzystać, także mam nadzieję, że nawet osoby
dla których narzędzie będzie nowe albo trudne, to z tymi slajdami sobie poradzą. I Flipgrid jest takim narzędziem, które trochę zrobił chyba furorę, kiedy zaczęła się kwarantanna, bo to jest takie narzędzie, które służy do tego, że jedna osoba może zadać jakieś pytanie w postaci krótkiego nagrania, a reszta osób może na nie odpowiadać również w postaci krótkiego nagrania, czyli działa to trochę jak dyskusja, trochę jak praca w klasie, kiedy zadajecie jakieś pytanie, a uczniowie wam na to pytanie odpowiadają. I ja przygotowałam dla was takiego krótkiego Flipgrida, tylko właśnie nie pamiętam, zobaczymy, czy ja go ustawiłam odpowiednio, żeby był publiczny. Wysłałam go wam na czacie, także zachęcam, żeby go sobie otworzyć w tym momencie. Ja też go sobie już otwieram. Już go sobie szukam. Okej. I włączam sobie. I to, co powinniście zobaczyć, wygląda właśnie tak. I na czym to dokładnie polega? Generujecie swoje własne pytanie, które jest nagrywane w postaci krótkiego filmiku. I osobom, którym wysyłacie link, on się generuje ten link, one mogą nagrywać swoje wypowiedzi. Jeżeli ktoś z was ma ochotę taką wypowiedź nagrać teraz, to zachęcam, o ile tylko ustawiłam te odpowiedzi publicznie, mam nadzieję, że tak. Że nic tam nie poknociłam. I kiedy uczniowie, uczennice wejdą sobie w ten link, to tutaj mogą odsłuchać. Opowiedzcie w kilku słowach, dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w projekcie Młodzi w akcji. Ja tutaj na tym filmiku pytałam o to, dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w projekcie w Młodzi w akcji. Ten filmik uczniowie, uczennice mogą wyświetlić wielokrotnie i później właśnie nagrywając odpowiedź, tak że my możemy te odpowiedzi zobaczyć, inni też mogą zobaczyć. Możemy to ustawić też oczywiście w formie prywatnej, czyli tylko zespół osób, jakby, którym udostępniliśmy naszego Flipgrida, będzie miał do niego dostęp. To trochę może działać jak klasa, w której mamy uczniów i tego Flipgrida wysyłamy do całej naszej klasy. Także to jest pierwsze narzędzie, które wam jakoś polecam do tego, żeby pomyśleć o nim w kontekście właśnie myślenia o tym, żeby projekt był dziełem uczniów i uczennic, jako takiego pierwszego punktu, kiedy możecie porozmawiać z uczniami, uczennicami na temat ich pomysłów, jak projekt mógłby wyglądać. To może być pytanie, w którym zadajecie, jakby rzucacie jakiś wątek, jak myślicie, co moglibyśmy zrobić w ramach ścieżki,
w ramach jakby jednej ze ścieżek młodzi w akcji, która ze ścieżek Wam się podoba, gdzie i jakby uczniowie będą mogli na te pytania odpowiadać. Te nagrania mogą być różnej długości, to mogą być nagrania 30-sekundowe, to mogą być nagrania kilkuminutowe. Myślę, że to też jest fajna opcja do tego, żeby uczniowie mogli się widzieć, żeby ta dyskusja chociaż w jakiś sposób przypominała właśnie dyskusję taką realną. No jedynym minusem jest to, że strona jest w języku angielskim, ale ona jest bardzo prosta w obsłudze. I właśnie to po tym, jak założymy swojego grida, to wyświetla nam się ten link, który tutaj widzicie. To jest ten link jakby do innego Flipgrida, ale właśnie on został wygenerowany tak samo, jak ja Wam wysłałam do tego stworzonego akurat na potrzeby szkolenia. Na potrzeby szkolenia na dzisiejszy wieczór. Jak widzicie, ten panel jest bardzo prosty. To jest tylko jakby właśnie wpisanie pytania, a później wybranie formy, w jaki sposób chcecie nagrywać swojego Flipgrida. To, z czego ja korzystam, to właśnie nagrywanie wideo i jakby nagrywanie tej krótkiego pytania. Tam można też korzystać z bardzo wielu różnych rzeczy, takich jak na przykład dodawanie naklejek, dodawanie ramek, zmienianie jakiegoś tła, więc myślę, że w ogóle dla młodzieży, która nagrywa filmiki na Instagramie czy na TikToku, myślę, że to może być dla nich, ciekawa rzecz. I pamiętajcie to, co Wam powiedziałam, że te ustawienia mogą być prywatne. Wy też możecie zatwierdzać te filmiki i nawet jeżeli one będą miały jakieś treści, które jakby Wy uznacie za jakby niewłaściwie, po prostu możecie nie zatwierdzić tego filmiku. Magda pyta, czy da się jakąś ankietę wysłać. No ankietę tylko jakby w postaci pytania, odpowiedzi, czyli na przykład, nie wiem, jak Ci się pracowało w projekcie i uczeń odpowiada, ale jeżeli chodzi o ankiety, to pokażę Wam jeszcze potem, już przy ewaluacji, troszeczkę inne narzędzie, które do ankiet Wam może posłużyć. Do Małgorzaty wiem, że ono jest w formie jakby w języku angielskim, ale to jest takie intuicyjne klikanie. Tam jest po prostu te wszystkie rzeczy, czyli na przykład dodaj nowego grida, dodaj nowy topik, wpisz jakby tytuł. No to są takie rzeczy, które jakby zrobimy myślę intuicyjnie. Też tą prezentację dostaniecie, więc ja myślę, że też patrząc na te slajdy, które Wam zrobiłam, to będzie dla Was bardzo proste, żeby takiego
grida samemu założyć, a nawet gdybyście mieli jakieś problemy, to ja bardzo chętnie Wam pomogę, jakby odpowiem na jakieś pytania, spróbuję pomóc online, żebyśmy jakby wspólnie stworzyli takiego grida i żebyście mogli go wykorzystać w swoim projekcie. I myślę, że chyba tyle o Flipgridzie. Ja wam go polecam. Wiem, że sporo nauczycieli, sporo moich znajomych nauczycieli rzeczywiście z niego korzystało, kiedy była pandemia, kiedy szkoły były pozamykane. I pracuję w szkole, gdzie uczę się klasy 0-4. No tak, jakby Gosia dla klasy 0-4, to być może nie jest to narzędzie, które dla nich byłoby jakby właściwe. Znaczy myślę, że oni na pewno by je obsłużyli, bo to w ogóle nie jest trudne narzędzie, kiedy oni już dostaną ten link. Tylko po prostu jakby nagrywanie, tak, Paweł, tak, dzieciaki muszą tylko wejść w link, żeby korzystać z tego narzędzia i nic więcej nie muszą robić. Tak, dobra. Kolejny, jakby był jakiś kolejny, to śmiało pytajcie na czacie. Kolejne narzędzie, już na pewno Wakeleta będę Wam pokazywała, jak się w ogóle tworzy. Mam tutaj kilka narzędzi, które sobie zapisałam, które być może będą trudniejsze. Zapisałam sobie, żeby je po prostu Wam pokazać, jak one działają. I jakby narzędziem, które pomyślałam sobie, że mogłoby posłużyć do tego, żeby określić jasno cele, mogłoby być narzędzie Wakelet. I za chwileczkę Wam troszeczkę o nim opowiem. Pamiętajcie też, że w metodzie stacjonarnej te cele muszą być coraz bardziej, i zresztą w online, coraz bardziej i bardziej sprowadzane do rzeczy, która będzie określona, która będzie mierzalna, po której będziecie wiedzieli, że projekt został zrealizowany. Kiedy jakby uczniowie powiedzą, tak jak Wam wcześniej podawałam przykład, świadomość mieszkańców zostanie w jakimś temacie zwiększona, to kolejnym pytaniem powinno być zwiększona, co to oznacza, jak to zmierzymy. Czyli na przykład założymy stronę, którą wyświetli tyle i tyle osób. Co oznaczają mieszkańcy? Czy jakby to będą wszyscy mieszkańcy, co już jest nierealnym celem? Czy to na przykład będą uczniowie naszej szkoły? Czy to będą urzędnicy, jakby do kogo chcemy konkretnie dotrzeć, żeby to był cel, w którym my wiemy, że rzeczywiście on został zrealizowany. I też mówiłam Wam o tym, że też często też pracując z dzieciakami nad tym, żeby określić sobie cel, to pracujemy też na metodzie burzy mózgów, czyli na przykład wymyśliliśmy, że
chcemy zrobić projekt o zabytkach w naszej miejscowości. No ale jakich zabytkach? I tutaj się pojawia ta metoda burzy mózgów, gdzie rzucamy sobie wszystkie, jakby przykładowo wszystkie te zabytki, wszystkie informacje, które mamy o tych zabytkach, i z tego całego bałaganu rzeczy, które sobie powrzucaliśmy, wybieramy te, którymi chcemy się zająć, i wybieramy, i na ich podstawie jest nam łatwiej określić sobie cel projektu, jakimi rzeczami chcemy się w ogóle zająć. I myśląc o tym, pomyślałam, że to narzędzie Wakelet może być takim narzędziem, które Wam może pomóc w realizacji tego celu. I sprawdzę sobie, czy to jest ten link, który otworzyłam. Tak. Dobrze. Zachęcam Was do tego, żebyście weszli. Przepraszam, tak się przełączam między kontami. Zachęcam Was do tego, żebyście weszli teraz w ten link, który Wam wysłałam. Wyświetli Wam się. Wyświetli Wam się. Gdzie? O, okej. Wyświetli Wam się taka strona i powinniście móc tym zielonym przyciskiem w prawym górnym rogu kliknąć na Edit Collection. I jak zjedziecie później w dół, to wyświetli Wam się ekran, paseczek, w którym będziecie mogli dodać przeróżne elementy. Ja już sobie klikam na to, żebyście mogli zobaczyć. Wyświetla nam się tutaj ten zielony plusik i po kliknięciu w niego wyświetlają się przeróżne opcje, co chcielibyśmy dodać. Kiedy ja będę tłumaczyła, to zachęcam do tego, żeby gdzieś tam sobie otworzyć w międzyczasie YouTube'a i właśnie swoją ulubioną piosenkę dodać. I jak to działa? Po tym, jak udostępniłam Wam link, jest to ustawione na publiczne, więc wszyscy możecie materiały dodawać. Ja już sobie szukam jakiejś piosenki na YouTubie. Kopiuję sobie link do niej. Ok, wklejam sobie tę piosenkę. I dodaję. I widzicie, jakby tworzy mi się z tego cała grupa jakby materiałów, które mogę wrzucać. Ale pamiętajcie, to nie są tylko materiały, filmiki. Ja mogę sobie wklejać jakieś linki. Wezmę sobie jakikolwiek link i wklejam prosty link. I on też mi się, widzicie, wyświetlił. Mogę sobie dodać jakieś zdjęcie. Coś sobie dodam z komputera. Trochę duże, więc mi się trochę nie to chciało. Aha, ktoś chyba coś w międzyczasie dodawał. Jeszcze raz spróbuję dodać. Może coś. A, dodało się w międzyczasie. Okej. Okay. Więc
więc widzicie, jakby wkleił mi się kolejny materiał. Mogę też dodawać PDF-y. Mam nadzieję, że nie będzie troszeczkę za duży. Ok, jest i PDF. Także tak jak widzicie, to może być taki materiał do tego, żeby... O, nie ma opcji edytu, ja też nie mogę dodać. Już czekajcie, zaraz zobaczę dlaczego. Coś może źle może kliknęłam, już patrzę. Tutaj jest tak, tutaj jeszcze patrzę, tutaj nie. Powinno działać. Ok, spróbuję jeszcze podesłać raz. Zobaczcie, czy teraz też nie będzie działało. Patrzę, czy to ten sam. Powinno być teraz chyba dobrze. Nie, tutaj jest. No powinno być dobrze teraz. Zaraz zobaczymy, czy komuś się udało dodać. Mogłam wysłać nie ten link, co teraz jest opcja edycji. Dobrze, przepraszam, wysłałam nie ten link, co trzeba poprzednio. Więc to też może być taki sposób na zbieranie materiałów. Kiedy ja pracowałam z moimi dziewczynami, próbuję zobaczyć, czy sobie tego nie przygotowałam. O, jest. Kiedy ja pracowałam z moimi dziewczynami z fundacji nad takim projektem, gdzie robiłyśmy działania ekologiczne w pracowniach Orange, to przygotowywałyśmy sobie do tego przeróżne materiały i na początku rozmawiałyśmy na Facebooku i jakby w konwersacji grupowej i po prostu po pewnym czasie każda z nas wrzucała jakieś rzeczy, wrzucała jakieś pomysły na działanie i w pewnym momencie było tak, że po prostu tam trzeba było skrolować te wszystkie wiadomości, żeby znaleźć, jakie my w ogóle miałyśmy pomysły, co w ogóle nam się podobało. No i w końcu właśnie ja w poszukiwaniu czegoś trafiłam na tego Wakeleta i tak jak widzicie, my sobie tutaj wrzucałyśmy wszystkie rzeczy, które nas inspirują, wszystkie filmiki, wszystkie strony, wszystkie jakieś materiały, zdjęcia, PDF-y i poza tym, że było to dla nas właśnie, można też wrzucać podcasty ze Spotify'a i poza tym, że dla nas to było łatwe, bo mogłyśmy sobie odszukiwać te rzeczy, to też podczas warsztatów, kiedy prowadziłyśmy z dzieciakami i nagle po prostu nam się przypomniało, o kurczę, chciałabym coś im pokazać, to też było takie proste narzędzie do tego, żeby odszukać to, a nie grzebać po wszystkich wiadomościach, Facebooku, po mailach. To też można na przykład wykorzystać do tego, co robimy teraz, czyli ja mogłabym Wam stworzyć takiego Wakeleta, gdzie te wszystkie narzędzia, które Wam pokazuję, mogłabym Wam zebrać we wszystkim i po prostu wysłać tylko jeden link, a Wy byście mogli do niego dodawać swoje kolejne, żeby się dzielić inspiracjami z resztą uczestników. Także tak wygląda to. O, widzę, że nam się pojawiły nowe,
nowe piosenki, więc widać, że rzeczywiście działa i to całkiem dużo nam się pojawiło tych nowych piosenek. Niektóre rzeczy też lubię. Tak, także takie narzędzie i tak jak widzieliście, to co mi się tam pomyliło na początku, to rzeczywiście to, żeby ustawić widoczność odpowiednio, czyli publiczne, prywatne, czyli tylko osoby z linkiem mogą widzieć kolekcję. To, co ja wam zrobiłam, a nie dałam wam linku do edycji samego Wacheleta. Bardzo proste narzędzie, widzicie, że wy po prostu mogliście w mgnieniu oka pododawać wszystkie nowe materiały. I dzięki temu, tak jak wam mówiłam, można zebrać sobie te materiały do tego, żeby wypracować w jakiś sposób te cele, żeby było łatwiej. Okay. No właśnie, tutaj napisałam w ogóle, jak to działa, więc jeżeli coś tam mówiłam za szybko, to tutaj widzicie, jest cała lista, jak się ma do tego prawo autorskie. Prawo autorskie ma się do tego tak, że to są tylko linki, więc my tylko linkujemy rzeczy, to jakby w taki sposób nie naruszamy praw autorskich. Dalej nie mam pojęcia w języku angielskim podcasty z... No widzę, że niektórym działa, niektórym coś tam się wydarzyło, nie ma tego plusika. Nie wiem czemu, bo reszta ma. Może dziewczyny nie odświeżyłyście w tym nowym komunikacie? Chętnie później jakby na przykład mailowo pogadam o tym, bo nie wiem, co tam się mogło stać, skoro reszcie to działało. I wracając, Agnieszka, do tego twojego pytania, linki możemy zbierać, to nie jest jakby my ich nie, zbyt stare oprogramowanie, nie wydaje mi się, to nie jest coś, kiedy prawa autorskie łamiemy, tak samo linki do stron, inaczej ma się rzecz oczywiście ze zdjęciami, bo zdjęcia pobieramy ze źródeł legalnych i tak samo, kiedy wy macie dozwolony użytek edukacyjny, no to już nie jest w obrębie zamknięte w murach szkoły, więc tam już takich rzeczy wrzucać nie możecie, a zdjęcia legalnie można pobierać z wielu miejsc. Dzisiaj już chyba nie zdążę o tym powiedzieć, ale na pewno na następnym webinarze. Na razie opracowuję już zakaz linkowania. Na szczęście jeszcze nie opracował. No to byłoby bardzo, bardzo niefajne. Muszę się przyjrzeć temu zakazowi, bo nie do końca bym go rozumiała, ale popatrzę. Póki co możemy w taki sposób linki zbierać. Tak, stron już wam dzisiaj nie zdążę pokazać, gdzie możemy legalnie pobierać zdjęcia. O, Ania napisała, że zrobi artykuł o bankach zdjęć, także super. Także tam na pewno będziecie mogli je pobrać. Widzę, że jestem bardzo w niedoczasie. Kolejny punkt to to, żeby projekt był rozpisany w formie harmonogramu.
czyli to, co wam, mówiłam, albo robimy na przykład harmonogram na flipcharcie, wieszamy go w sali, albo robimy go na przykład w dokumentach googlowskich, gdzie każdy ma dostęp i go edytujemy, uczniowie go widzą. Możemy też korzystać z kalendarza narzędzi googlowskich, gdzie też dzieciaki, młodzież będą widzieć terminy wykorzystywania, terminy, kiedy trzeba zrealizować dane narzędzie. I ja sobie zapiszę, żeby, jeżeli nam zostanie czasu, to żeby wam pokazać te dwa narzędzia, bo myślę, że trochę osób może korzystać z narzędzi googlowskich, więc na razie sobie zapiszę, żeby to pokazać, jak czas nam zostanie. A innym narzędziem, które... co to jest Habitica? Właśnie, to są dwa narzędzia, które zaraz wam pokażę. Trello to jest narzędzie, które wygląda... Które wygląda tak. I to jest narzędzie, które jest wykorzystywane właśnie bardzo często pracując nad jakimś projektem. Możemy tutaj sobie tworzyć tablice, na których będziemy pracowali nad kilkoma projektami. I te tablice też mogą mieć bardzo różne layouty. Tutaj widzicie, że zrobiłam sobie taki layout tablicy korkowej. I co my tutaj sobie możemy robić? Możemy te wszystkie karteczki, które tutaj, powiedzmy, że to są takie karteczki, poprzypinane, my je możemy edytować. Czyli to może się nazywać zupełnie inaczej. Nie chcę tego robić. Okej. I to jest takie narzędzie, w którym myślę, że fajnie właśnie tak, jak sobie rozpisujemy na flipie rzeczy do zrobienia, to tak samo możemy to zrobić tutaj, możemy pracować nad tą tablicą wspólnie, udostępnić ją sobie. I działa to tak, że jeżeli coś już na przykład zrobimy, to tę rzecz sobie łapiemy i ją sobie przerzucamy do zrobionych, czyli poprzerzucałam sobie wszystko i już w ogóle wszystko, cały projekt mam zakończony. To jest bardzo też proste narzędzie, ono jest w języku polskim, ta lista... Nigdy tego nie sprawdzałam, ale podejrzewam, że ta lista rzeczy, które można tutaj dodawać, książki do przeczytania, jest bardzo długa. Nie mam pojęcia. Dodaj kartę. Pan Tadeusz. Dodaj kartę. Świtezianka. Harry Potter. Dobra. Oczywiście możemy tutaj zmieniać kolory, tutaj etykiet, tam zapisz. Też ja to na przykład robię w takiej formie, że te kolory przy konkretnych etykietach odpowiadają danej osobie, która ma coś zrobić. Więc też myślę, że narzędzie bardzo fajne właśnie do takiej pracy, żeby sprawdzać jakby jak projekt idzie i żeby uczniowie też widzieli. To jest bardzo fajne narzędzie wizualne, bo kiedy widzimy, że tych rzeczy zrobionych,
albo tych rzeczy w trakcie jest to już tak dużo, to to jakoś, przynajmniej na mnie to tak działa, że mobilizuje mnie do tego, żeby pracować dalej, bo widzę, że te rzeczy postępują do przodu. Narzędzie też jest oczywiście bezpłatne, ważne jest to, że jest w języku polskim. Wydaje mi się, że ta liczba tablic, liczba tablic jest ograniczona w tej wersji darmowej, ale nie jestem pewna, jakby nie dam sobie za to głowy uciąć, ale widzicie, że ja ich tutaj mam sporo, to jest w ogóle takie konto, gdzie ja sobie pokazuję na warsztatach, więc tutaj tych tablic potworzyłam i widzę, że nadal mogę kolejne tworzyć. No i tutaj macie te szablony, o których Wam mówiłam i których też jest cały ogrom, więc to nie musi być jeden szablon, ta tablica korkowa, tylko widzicie, to są bardzo ładne szablony, na których możecie pracować też, żeby wizualnie to fajnie wyglądało. A ostatnie narzędzie, znaczy jakby ostatnie w tym planowaniu, i trzymaniu się harmonogramu, to jest narzędzie, które Wam znalazłam wczoraj, więc jeszcze go nie rozgryzłam do końca, ale bardzo mi się spodobało, bo to jest takie narzędzie, też jest bezpłatne, jest w języku polskim, to jest narzędzie, które jakby projekt, nad którym pracujemy, i w jego opisie było na przykład, że może służyć do wypracowywania jakichś nawyków. I ja też sobie pomyślałam o nim właśnie w kontekście realizacji projektu, bo to działa tak, że możemy zakładać swoje drużyny, tak jak widzicie tutaj na górze, i w tych drużynach możecie dodawać kolejnych uczestników. Widzicie, tutaj jestem ja i jeszcze jest mój kolega, którego dodałam. I jakby ta drużyna może liczyć jeszcze więcej i więcej rzeczy. I działa to tak, że odhaczamy te rzeczy, które zrobiliśmy, i za to dostajemy przeróżne nagrody, czapki, miecze, rozwijamy swoją siłę. Widzicie, ja już zdobyłam doświadczenia 18, zdrowia mam 47, za właśnie wykonywanie przeróżnych zadań. No i ja jestem tutaj szefem tej drużyny. Tam jest też jest forum, gdzie cała drużyna może pisać. Nie rozgryzłam jeszcze do końca tego, jak to działa, więc tylko Wam rzucam jako zajawkę, ale ja sobie pomyślałam, że to jest po prostu jakaś niesamowita rzecz do tego, żeby pracować z dziećmi, z młodzieżą, bo myślę, że to może bardzo chwycić, i to, że w ogóle tą postać sobie oczywiście tworzymy, wybieramy jej ubrania, te wszystkie kolejne dodatki, które możemy zdobywać. No myślę, że to naprawdę może być coś, co może chwycić. Widzę, że jestem na poziomie pierwszym, jestem wojownikiem, ale to jest do przetestowania. Nie opowiem Wam dokładnie, jak to wygląda, bo dogrzebałam się do tego wczoraj wieczorem,
ale ja potestuję, bo mnie jakoś tak bardzo, bardzo to narzędzie zainspirowało. Ojejku, strona się nie zmieniła. O nie, ale ja się tyle nagadałam. Już wam pokazuję, przepraszam. Ach, dobra, teraz ją już na pewno widać. Przepraszam. Normalnie pracuję na Zoomie i na Zoomie to wygląda inaczej, że się przełączam między kartami. Dobrze, może coś źle kliknęłam. Dobrze, to ona wygląda tak. To tylko szybko powtórzę. Widzicie, mam swoją postać. Ta postać zdobywa tutaj właśnie zdrowie, zdobywa doświadczenie. Tutaj na dole widzicie, że mogę zdobywać te przeróżne miecze, skórzany pancerz, creepy coal. O, widzę, że nie wszystkie rzeczy są. Nie wszystkie. A, drewniana tarcza, eliksir uzdrawiający. Miecz. Widzę, że niektóre rzeczy chyba, które może ona jest jeszcze w tłumaczeniu, albo które są trudne do przetłumaczenia, zostały w języku angielskim, ale cały panel tego, jak się tworzy całą drużynę, rozmawia się, dodaje zadania, ona jest w języku polskim. To już nie będę powtarzała. Trochę w ciemno słuchaliście to, o czym opowiadałam, ale myślę, że teraz jak stronę zobaczyliście, to może troszkę lepiej jak w Minecrafcie. Tak, chyba trochę tak. Dokładnie tak to wygląda. Czy tablicę było udostępniać na stronie blogu, czy nie? Tablicę Trello trzeba udostępniać na stronie blogu, czy nie? Tablicy Trello nie trzeba udostępniać, bo ona działa tak, nie jestem pewna, czy dobrze rozumiem pytanie, ale ona działa tak, że też wysyłamy link uczestnikom tablicy, osobom, które z nami współtworzą, więc jej nie musimy nigdzie udostępniać. A jeżeli pytanie jest, czy można, to szczerze mówiąc nie wiem, wydaje mi się, że nie, bo musiałoby być tam jakaś możliwość do osadzania tej strony. Musiałabym to sobie sprawdzić, czy ją można osadzić, ale wydaje mi się, że nie. Aha, o link, tak, to link, tak, wysyłamy po prostu link i wtedy reszta uczestników może po prostu dodawać materiały. Dobra. Dobrze, na szczęście tutaj się nie rozpisałam. Projekt wychodzi poza szkołę. W przypadku stacjonarnego projektu to rzeczywiście jakby tutaj przede wszystkim w tym wychodzeniu poza szkołę chodzi o poszukiwanie sojuszników, sojuszniczek i w przypadku takich stacjonarnego realizowania projektu to są to zazwyczaj lokalne sklepy, są to przedsiębiorstwa, to może być burmistrz, wójt, to mogą być rodzice, to może być ksiądz. Bardzo często jak pracowałam z dziećmi, to na przykład się okazywało, że rodzice coś mogą zrobić, bo się okazuje, że tata, nie wiem, nagrywa jakieś filmy, nie wiem, mama pracuje w jakiejś redakcji i my jako nauczyciele, nauczycielki na przykład o tym nie wiemy, więc to często jest taka rzecz, którą możemy wyciągnąć i wykorzystać, przy czym rzeczywiście jakby najbardziej, zresztą sami na pewno o tym wiecie, rodzice się najaktywniej włączają w pracę z dziećmi w tych młodszych klasach.
Co ja tutaj jeszcze napisałam? Lokalne sklepy, przedsiębiorstwa. Czasami nauczyciele mi mówią, że to jest w ogóle bardzo trudne. Ja tutaj pamiętam projekt, przy którym prowadziłam warsztaty z dziewczynkami, gdzie one zdobyły 17 sojuszników, sojuszniczek, to były firmy i sklepy i po prostu jeździły od jednego do jednego i tym dzieciom rzeczywiście trudno było, tym dziewczynom trudno było im odmówić, bo to jest trochę co innego, jak pojedzie dzieciak niż jak my pójdziemy rozmawiać. No i one tam zdobyły po prostu mnóstwo tych rzeczy. Ja naprawdę do tej pory jestem pod wrażeniem. W wychodzeniu poza szkołę, w poszukiwaniu tych sojuszników, to ja wypisałam Instagram, Facebook, TikTok, influencerów, czyli takie osoby, które są znane w internecie, mediach społecznościowych, które kreują jakieś nowe rzeczy, które wpływają na zdanie dzieci, często też dorosłych. I to dzieciaki będą wiedziały, kto jest znanym influencerem, to one mogą do nich napisać po to, żeby na przykład podbiły ich projekt. Ja to bardzo często widzę na Instagramie, kiedy ktoś znany wrzuca znany. Jakby to czasami nie są osoby znane nam, ale im, i ktoś właśnie z influencerów wrzuca informacje jakiejś zbiórce na, nie wiem, na jakąś chorą osobę, na jakieś psiaki. I te rzeczy się rozchodzą bardzo szybko, bo to są osoby, które mają po tysiące osób, które ich obserwują. TikTok to też jest rzecz, którą na pewno wasi uczestnicy, uczestniczki projektu lepiej wytłumaczą niż ja wam, ale rzeczywiście ten TikTok, Instagram już chyba coraz mniej, ale chyba jakby TikTok wybił się na pierwsze miejsce, no to są takie rzeczy, które oni mogą fajnie wykorzystać, bo znają, tylko warto im zasugerować, zapytać, bo myślę, że oni mogą być nieprzyzwyczajeni do tego, że na przykład dorośli mogą traktować poważnie będzie właśnie przy realizacji projektu. No a obecnie po to, żeby ten projekt rzeczywiście wyszedł poza szkołę, to może być jakby ważne narzędzie. Projekt jest zaprezentowany publicznie, czyli ja sobie pomyślałam, że w związku z tym, że sytuacja znowu się zaogniła i ponownie musimy utrzymywać dystans, to wszystkie te takie rzeczy, gdzie możemy robić spotkania, warsztaty, jakieś przedstawienia, one odpadają, to pomyślałam sobie, że te stacjonarne rzeczy to rzeczywiście mogą być tylko takie rzeczy, które my oglądamy, które nie gromadzą publiczności, dużych grup, więc to mogą być plakaty, to mogą być instalacje, to mogą być przeróżne wystawy, to takie rzeczy, które po prostu zawisną, pojawią się gdzieś na dłużej, tak żeby inni mogli je zobaczyć. To też jest ważne, żeby one były zaprezentowane publicznie, tak jak wam wspomniałam, żeby one wyszły poza szkołę. Innym sposobem na tą prezentację publiczną to na pewno są strony internetowe,
Tak, wśród uczniów TikTok jest na topie, no bardzo jest na topie. Ja jak prowadzę warsztaty, to dzieciaki po prostu zawsze mówią mi, proszę pani, zrobi pani z nami TikToka, więc już trochę TikToków zrobiłam, ale tak, jakby jest ewidentnie bardzo popularny. I tak, jakby strony, i za chwileczkę Wam pokażę bardzo prosty sposób na zrobienie strony, ale też na przykład wydarzenia na Facebooku, prezentacje na żywo, CEO w tym roku robiło OPPM, czyli Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych właśnie na Facebooku. To ta giełda, która zawsze się odbywała na zamku w Arkadach Kubickiego w Warszawie. I myślę, że to wyszło w ogóle bardzo fajnie. Tam były rozmowy na żywo, tam był warsztat, który się odbywał za pomocą aplikacji Action Bound. I widziałam kilka, na przykład widziałam debaty realizowane przez uczniów właśnie na Facebooku, więc to na pewno jest jedno z najpopularniejszych obecnie narzędzi do tego, żeby coś zaprezentować publicznie, ale inną opcją, przepraszam, może być stworzenie strony www, do której odnośnik możemy wrzucić wszędzie, na stronę szkoły, na stronę urzędu gminy, wysłać do mediów, on też może być właśnie w jakiś sposób zaprezentowany w przestrzeni publicznej, tak żeby ludzie sobie mogli go szczytać, wejść, może być nawet w postaci QR-kodu. I takim bardzo fajnym narzędziem, które ja wykorzystuję bardzo często z uczniami, to jest Sway. Okay. I tak wygląda strona, którą przygotowałam z dzieciakami z Niedrzwicy Dużej, to jest takie małe miasteczko koło Lublina. Oni tam gromadzili informacje na temat tego, co im się podoba w ich miasteczku, co im się nie podoba, co chcieliby zmienić. I ta strona, zobaczcie, ona wygląda bardzo, obecnie te strony, które są takie scrollowane, one ciągle są dość popularne. I te zdjęcia akurat dzieciaki zrobiły świetnie, ale i zobaczcie, kiedy ja ją scrolluję, to te zdjęcia się pojawiają, wyświetlają, są teksty, tutaj też się wyświetlają materiały wideo, które można także dodać. Znowu tu są jakieś zdjęcia i na samym końcu ja dodałam jakieś loga, organizatorzy. Tak wygląda ta stronka, którą przygotowałam z dzieciakami. Oni ją przygotowali samodzielnie. I te strony robi się w bardzo prosty sposób, bo robi się je na szablonach. I zobaczcie, to jest moje konto, tutaj są te wszystkie moje strony, które ja zrobiłam, ale jak wy założycie konto, to na samej górze wam się wyświetli oczywiście, że macie puste szablony i wy możecie po prostu rozpocząć od szablonu. Tych szablonów macie tutaj kilkanaście do wyboru. No i nie wiem, ja sobie wybiorę może ta małpka, bo ona się już wcześniej pojawiała. Czy
mogę pani wrzucić. Wszystkie linki dostaniecie na samym koncie, też link do tego właśnie, do tej niedrzwicy, to co ja robiłam z dzieciakami, więc Anita wrzuci wszystkie na koniec też, żebyście nie musieli ich teraz spisywać. I wybrałam sobie tutaj małpkę i tutaj jest już inny sposób, zobaczcie, przerzucania tej strony, bo tutaj jest on w pionie i bardziej na przykład się nadaje do prezentacji jakichś zdjęć, więc na pewno przy jakichś projektach, kiedy będziecie zbierali, nie wiem, może jakieś archiwalne zdjęcia, to może być szablon, który warto wykorzystać. I to jest bardzo proste, bo po wybraniu szablonów, oczywiście wszystkie sobie na początku przeglądacie, klikamy tylko na rozpocznij edytowanie tego Sway'a i przeniesie Was do szablonu, gdzie wymieniacie tylko treści, podstawiacie swoje zdjęcia, ale też możecie, ja Wam za chwileczkę to pokażę, na przykład szkolenie dzisiaj, tutaj napiszę, jest już bardzo późno. No i widzicie, jakby podstawiłam te treści, one się zmieniły, ale jak wybierzecie też jakiś szablon, to nie oznacza, że musicie korzystać tylko z tych elementów, które są w nim zaproponowane. Możecie cały czas dodawać i poszerzać ten szablon o kolejne elementy, właśnie klikając na tę zieloną kropeczkę, możecie te elementy przesuwać, teksty dodawać, obrazy, na przykład układać zdjęcia w te stosy, które tutaj się wyświetlało. To bardzo fajnie wygląda, jak jest na przykład 10 zdjęć, to przewracamy je właśnie jako taki stos i tak jak na przykład karty nam się przewracają. Wygląda to bardzo fajnie, jest bardzo proste, ja to robiłam nawet z dzieciakami małymi, które mają po 7-8 lat, oczywiście pomagając im w pisaniu, ale narzędzie bardzo proste i myślę, że bardzo, bardzo efektowne. I tak przy okazji, kiedy już Wam pokazuję tego Sway'a, to zobaczcie, że ten link, on jest taki bardzo nieprzyjacielski, to znaczy jest dość długi, przy czym tutaj jeszcze nie jest aż taki bardzo długi, ale jeżeli chcecie, macie jakiś link, który jest bardzo długi, to możecie korzystać z narzędzia, które nazywa się, ich jest dużo, jak piszecie w przeglądarkę TNI, to albo skracanie linków, to wyświetli Wam się tych narzędzi sporo i po wpisaniu, wklejeniu takiego długiego linku i po kliknięciu na TNI, dostaniecie link skrócony. Po wklejeniu tego linku, patrzę, czy to się wyświetla, chyba tak, po wklejeniu tego linku znowu nas przenosi do tej strony, a link jest króciutki. Kiedy na przykład wrzucacie to, nie wiem, gdzieś tam w przestrzeni publicznej, gdzie trzeba na przykład spisać ten link, no to wiadomo, że nikt tego nie zrobi, a tutaj tych kilka literek są do zrobienia. Dobra. Dobra. Sway za nami. Innym narzędziem. Dobra. Innym narzędziem może być. Jeszcze sobie tutaj kliknę, bo nam mało czasu zostało, więc chciałabym Wam pokazać to, co jest najbardziej istotne.
Innym narzędziem może być Canva i Canva połączona na przykład z ISU. I taką rzeczą, którą ja robiłam też z dziećmi, która może być właśnie jako formą prezentacji publicznej, bo też robiliśmy takie projekty w wakacje, gdzie jakby ostatnim punktem było zaprezentowanie ich publicznie, no i też tego nie mogliśmy robić, to właśnie przygotowywaliśmy przeróżne strony i publikacje. I jedną z takich publikacji, którą przygotowaliśmy, to jest publikacja, do której wykorzystaliśmy po pierwsze Canwę, a po drugie ISU. Za pomocą Canwy, którą też za chwileczkę pokażę, za pomocą Canwy przygotowaliśmy publikację, za pomocą ISU wrzuciliśmy tę publikację do internetu, tak żeby mogła udawać książkę, coś, co się przewija. To ISU działa tak, że po prostu wrzucamy plik PDF i on nam generuje to bezpośrednio. Te pliki, jakby te publikacje, możemy też bezpośrednio osadzać na stronie, więc na przykład możecie to osadzić na stronie swojej szkoły. Mówiąc osadzić, chodzi mi o to, że bezpośrednio na stronie można to przeglądać. A tak jak Wam powiedziałam, samą publikację przygotowywaliśmy wykorzystując Canwę. I Canva może być części z Was znaną stroną, znaną aplikacją, bo to jest taka stronka dla grafików, którzy, no właśnie, jakby dla osób, które chcą zostać takimi pseudografikami, czyli taka aplikacja, za pomocą której możemy po prostu przygotować proste grafiki, ale proste, które wyglądają naprawdę atrakcyjnie. Ja tutaj mam bardzo dużo przygotowanych tych grafik, które sobie robiłam. I zobaczcie, na przykład jedna z nich to jest oferta szkoleniowa mojej fundacji. I ona, zobaczcie, ona wygląda tak. Jest zrobiona w szablonie. Pobieramy ją oczywiście do PDF-a, tak jak tam była pobrana ta publikacja i wrzucona do ISU. Tutaj też w Canwie możemy tworzyć grafiki na Facebooka, na Instagrama, możemy tworzyć plakaty, możemy tworzyć infografiki. Fajne jest to, że rzeczywiście jak robimy te pliki na media społecznościowe, na przykład na Facebooka, to one są już przygotowane w odpowiedniej wielkości, więc jak na przykład wrzucamy sobie zdjęcie w tle w wydarzeniu, to one jest już dopasowane i tam nam się nie ucinają te wszystkie rzeczy. A pracowanie na Canwie też jest bardzo proste, bo po prostu przeglądamy sobie szablony, wybieramy ten szablon, który nas interesuje i po prostu go edytujemy, możemy podstawiać zdjęcia, możemy zmieniać kolory. Szkolenie.
że nam za duże wyszło, więc damy trochę mniejszą czcionkę. Jakby plakat, dyplom możecie zrobić tutaj w minutę, w dwie. Tych szablonów jest naprawdę bardzo dużo, one są piękne i piękne. No, jakby dla grafika pewnie nie są piękne, ale myślę, że bardzo fajne do wykorzystania, bo jakby w szkołach grafików nie mamy. Także to jest ostatnie chyba narzędzie, które chciałam Wam pokazać, jako narzędzie, które mogłoby Wam posłużyć do prezentacji publicznej. Jeżeli chodzi o to promowanie lokalne, które jest przedostatnim z punktów tego, żeby te kryteria projektu uczniowskiego były spełnione, to jest promowanie lokalne i to jest po prostu wykorzystywanie mediów lokalnych. To są plakaty w lokalnych sklepach, to są zapowiedzi w kościele. Ula pisze, że Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie szkoli za darmo z Kanwy przez internet. Darmowa wersja Kanwy, tak, tam chyba się pojawiło pytanie, jak najbardziej wystarczy, ja korzystam tylko z takiej. Pamiętajcie też, że promowanie lokalne to może być też za pomocą tego, o czym Wam wspominałam, Instagrama, TikToka. Bardzo ważną rzeczą to jest to, żeby materiały były przygotowywane przez młodzież, na przykład te plakaty, na przykład te pisma do mediów, na które Wy później rzucacie okiem. Czemu to jest takie ważne? Bo na przykład moja sytuacja sprzed kilku dni, kiedy miałam praktykantkę już na studiach i która nie była w stanie przygotować prostego pisma do mediów, więc, bo nigdy takich rzeczy nie robiła i od 10 lat zajmuję się praktykantami, stażystami i mówię Wam, jest trudno, więc to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście oni takie rzeczy robili samodzielnie, nawet jeżeli one nie są idealne. I prawie idealnie, czyli to, że realizacja projektu kończy się ewaluacją, prawie idealnie, jeżeli chodzi o czas, to CEO przedstawia bardzo dużo przeróżnych sposobów na to, jak można ewaluować, kiedy pracujemy stacjonarnie. Pamiętam, że tam w ogóle w materiałach edukacyjnych był nawet cały plik, gdzie te sposoby na ewaluację były przedstawione. Te, które ja napisałam, to na przykład rundka 2.1, gdzie dzieci, młodzież mówią o dwóch rzeczach, które im się w projekcie podobały, jedna, która nie, kostka ewaluacyjna, gdzie przygotowujemy kostkę, na której są pytania albo obrazki, dzieciaki odpowiadają. Edukacyjne selfie, gdzie na przykład robią sobie zdjęcie, które odpowiada na jakieś pytanie, a później je omawiamy. To jest praca z obrazem, gdzie czasami więcej można uchwycić niż kiedy rozmawiamy, bo trochę nam gdzieś to pozwala się ukryć z obrazem, pokazać czasem nasze emocje, o których trudno jest nam mówić. To jest balon, który być może znacie, czyli ten balon, gdzie w balonie wpisujemy te rzeczy, które nas w projekcie unosiły, gdzie w koszyku, na dole, w obciążnikach wpisujemy te rzeczy, które w projekcie nas ciągnęły w dół. I te rzeczy, które tam jeszcze wypisałam, poza rozmową i wspólną pizzą, która myślę, że jest bardzo ważna. I tutaj są trzy narzędzia, to są te ankiety googlowskie, które być może znacie, to razem z kalendarzem, doksami, o których wcześniej wspomniałam, są po prostu zestawem darmowych narzędzi googlowskich. To jest Answer Garden, który jest bardzo prostym narzędziem,
I po prostu jak nie wejdziecie, to zobaczycie, że jest prościutkie. A ostatnie narzędzie, czyli Mentimeter, chciałabym Was teraz poprosić, żebyście weszli w tę stronę, którą wysłałam Wam na czacie i żebyście wpisali, wyświetli Wam się prośba o wpisanie kodu i w czacie wysyłam Wam też ten kod, jeszcze sprawdzam, czy dobrze napisałam, 4267484 i pojawi Wam się pytanie i chciałabym, żebyście na to pytanie odpowiedzieli dwoma wyrazami, nie odpowiadajcie proszę całymi zdaniami, tylko dwoma wyrazami. Jest to anonimowe i chcę Wam pokazać, co się będzie działo i to jest już ostatnia rzecz na dzisiaj w ramach właśnie ewaluacji. Ja już mam kod i nie mogę się pozbyć. Jeszcze nie rozumiem, o co może chodzić. W sensie pozbyć, czyli wejść w to. Już patrzę. menti.com. Aha, nie, tam się wyświetla 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale to jest takie przykładowe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak się zacznie pisać, to on sam znika. Tak, właśnie Magda, dokładnie tak. Ja nie załapałam na początku, o co chodzi. Wyświetli Wam się, ja już sobie kliknę. Już Wam pokazuję, co mi się wyświetla. Jeszcze raz. Dobra. Czy wyświetla Wam się ta chmura wyrazów, taka, która się tworzy? Nie. Och, czyli ja nadal źle szeruję. Nie zostaniemy przyjaciółmi z click meetingiem. Dobra, to jeszcze raz. Już teraz powinno być dobrze. Okej, teraz już ta chmura musi się wyświetlać. I widzicie, wyświetla mi się bezpośrednio taka chmura, która układa się, te słowa, które wpisaliście, układa się od razu w chmurę. To jest chmura, którą możecie sobie zapisać jako JPEGa, jako zdjęcie. Możecie sobie wrzucić na stronę, na Facebooka. Pamiętajcie, że jest anonimowa, więc dzieciaki mogą się czuć bezpiecznie wpisując. I tutaj też na samym dole, wy tego nie widzicie, ale jest taka malutka ikonka z człowieczkiem. I ja tutaj widzę, że 31 osób już odpowiedziało. No i tak, i tyle, jeżeli chodzi o ewaluację. Prawie się wyrobiłam w czasie. I żeby już nie przedłużać, to dziękuję Państwu bardzo serdecznie za spędzenie wieczoru wspólnego. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to jest tutaj mail do mnie, proszę śmiało pisać, to bardzo, bardzo chętnie pomogę. I chyba tyle. Nie wiem, czy przekazuję głos do studia, do dziewczyn z CO, czy już mogę sama. Nie, Magda się wyświetliła. Tak. Dziękuję bardzo Agnieszko za poprowadzenie webinaru. Nie będę, proszę Państwa, przedłużać. Chciałam tylko powiedzieć, że jeśli ktoś z Państwa chciałby pobrać sobie zaświadczenie o udziale w dzisiejszym webinarium, to można to zrobić. Jakbyś mogła, Anito, wrzucić link do zaświadczenia co.org.pl. Pod koniec tygodnia tam będzie można wejść w ten link i pobrać sobie zaświadczenie. Jeśli ktoś chciałby jeszcze przypomnieć sobie to, co pojawiło się na dzisiejszym szkoleniu, to proszę się nie martwić. Nagranie z dzisiejszego webinaru będzie niedługo umieszczone na naszym kanale na YouTube, także będzie można sobie to jeszcze raz obejrzeć, zatrzymać w odpowiednich momentach, przypomnieć sobie.
I cóż, jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę jeszcze raz dołączyć albo polecić nasze webinarium komuś może ze szkoły, z pracy, to to samo webinarium będzie za 2 dni ponownie, także zapraszamy, wszystkie informacje są też na naszej stronie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, życzę miłego wieczoru i powodzenia w działaniu metodą projektu. Dziękuję także bardzo. Dobranoc. Do widzenia. Dobranoc.